serdecznie. Dzisiaj chciałam polecić książkę z działu, w którym na co dzień pracuję. Książkę, którą zamówiłam niemalże od razu po zakończeniu rozmowy z moją koleżanką, która mi tą książkę poleciła. Ten, kto mnie zna, wie, że czytam przede wszystkim reportaże, dokumenty z dziedziny medycyny, kryminalistyki, wszelkie pozycje, które są paranormalne, nadzwyczajne, niewyjaśnione. I właśnie taka jest ta książka, która nosi bardzo prosty tytuł, jednakże wiele mówiący, niewyjaśnione, prawdziwe historie, których nigdy nie udało się wyjaśnić. Jest to 10 rozdziałów, 10 zupełnie różnych historii, między innymi o reinkarnacji, o chłopcu, który twierdził, że w poprzednim życiu był lotnikiem Luftwaffe. Jest również historia o skrzyni Dybuka. Czy rzeczywiście tak jest, że na właściciela tej skrzyni zostają zesłane różne jakieś złe rzeczy? Czy jest to po prostu efekt takiego paranormalnego nocebo? Jest też rozdział o duchach, czy rzeczywiście istnieją. Można się dowiedzieć, jak wygląda seans spirytystyczny, czym jest zjawisko poltergeist. Oczywiście jest też rozdział o UFO. Mnie w tej książce się podoba to, że są zdjęcia, jest wiele przypisów, linków do stron. Gdyby kogoś interesował dany temat, może jak najbardziej go zgłębić, ma ku temu możliwość. Także jeżeli ktoś, tak jak ja, lubi historię z dreszczykiem, lubi się bać podczas czytania, to polecam właśnie pozycje niewyjaśnione. Zachęcam do jej przeczytania. Dzisiaj dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.